Zespół pojazdów wyruszy 11 listopada o godzinie 22 z portu w Metalheimie. Będzie poruszał się drogą wojewódzką 423. Podczas tego przejazdu trzeba się liczyć z wyłączeniami drogi wojewódzkiej z ruchu, ponieważ najszerszy zespół pojazdu ma szerokość około 9 metrów. Przy założeniu, że jezdnia ma 7 metrów, no praktycznie ten zestaw będzie musiał się poruszać środkiem drogi. Niestety nie będzie możliwości ani wyprzedzenia, ani wyminięcia tej kolumny pojazdów. Po wjechaniu tej kolumny pojazdów na autostradę zostanie udostępniony do ruchu kierunek na Wrocław, natomiast w kierunku na Katowice kierowcy będą mogli poruszać się za tą kolumną, no niestety z tą prędkością około 10 km na godzinę, stąd już dzisiaj zachęcam kierowców, aby korzystali z dróg alternatywnych w tym czasie. Miejsca postojów zostały tak dobrane, aby nie wpływał to zatrzymanie na ten postój dzienny, nie wpływał w sposób znaczący na ruch. Także takie miejsca zostały celowo wybrane, żeby ten ruch w ciągu dnia, czyli między godziną 6 rano a 22 mógł się odbywać w sposób płynny. Zaczynamy jutro, z piątku na sobotę. Transport będzie trwał około 3 tygodni. No, liczymy, że powinniśmy dojechać na początek grudnia, 4-5 grudzień z pierwszym konwojem. Ten zestaw, który tu widać, konfiguracja tego zestawu jest zaprojektowana na dwa najcięższe ładunki, więc to musi wrócić z Babicy do Opola. Więc to jest, za nami widać konwój numer 1. Konwój numer 2 składa się z mniejszych elementów. W międzyczasie między pierwszym a trzecim będzie jechał. On nie będzie wygenerował takich dużych problemów jak te dwa, więc tutaj najważniejsze jest wiedzieć, kiedy ten pierwszy będzie jechał, czyli tak jak powiedziałem, od 11 listopada do 2 grudnia. Myślę, że w końcu gdzieś dwa dni potrzebujemy na złożenie tego zestawu i powrót do Opola, gdzieś 5 grudzień będziemy startować z Opola z trzecim konwojem, no i zrobimy wszystko, żeby zdążyć przed świętami, przed Wigilią dojechać do Babicy. Choć niestety trzeba założyć, że to może być między świętami, nawet do końca roku, w zależności od tego, co się będzie działo na drodze. Mimo że jesteśmy przygotowani na wszystkie możliwe warianty, zawsze coś może się wydarzyć. To jest unikatowe rozwiązanie. Tutaj zastosowany został, z tyłu widać, most, który normalnie służy do zabezpieczania mniejszych mostów. W momencie, kiedy jedzie ciężki transport i most nie ma wystarczającej nośności, kładzie się taką kładkę, nakładkę i potem się przejeżdża. My wykorzystujemy tę nakładkę pierwszy raz chyba w historii jako element platformy transportowej, na której jest złożony ładunek. Kwestia tu jest taka, że musieliśmy ten most połączyć jeszcze z platformą jezdną i zastosowane zostały obrotnice. Właśnie te obrotnice służą do tego, żeby te kąty, bez tych obrotnic praktycznie no, nie byłoby szans z tak długim zestawem po prostu zmieścić się w jakikolwiek zakręt. Są to elementy maszyny drążącej TBM. W tym momencie przewożone są elementy największe, które przypłynęły do Polski, do Szczecina drogą morską. Następnie były przetransportowane drogą rzeczną tutaj do Opola, dlatego żeby odciążyć drogi ekspresowe, które biegną tutaj, i następnie są transportowane drogą już lądową poprzez Katowice, Warszawę, Lublin do Rzeszowa. Są to elementy głowicy tnącej, która ma zadanie wydrążyć tunel w Babicy na drodze ekspresowej. Jest to tunel drogowy o długości ponad 2 km. W tym momencie jesteśmy w trakcie realizacji największych elementów transportu do Babicy. Kolejne elementy będą transportowane już bezpośrednio z Hiszpanii do Polski po nowym roku i w miesiącu lutym rozpocznie się montaż tej maszyny, który zakończy się w maju przyszłym roku.